Witam, witam na moim kanale. Co ja widzę w USA? Dzisiaj zbliżamy się do Pizy, czyli Krzywej Wieży. Nigdy tu w sumie nie byłem. Przejeżdżałem, ale nigdy nie byłem. A dzisiaj wam to pokażę. Pstryk, gdzie to my wjedziemy? O, tam wjedziemy sobie. Skręć w prawo. Następnie. Tak wygląda pięknie z wierzchu, znaczy z bliska ta krzywa wieża. Faktycznie jest krzywa, w prawą stronę. Tylko zamknięta, nie można wejść do środka. Że pokażę wam z perspektywy naziemnego człowieka. No chyba, że odpalę drona, to jeszcze zobaczycie z góry. Szału nie ma w sumie. Szkoda, że nie można wejść. Każdy, kto wchodzi, to podobno skacze do tego basenu tutaj i ją zamknęli. No ale nic, odpalę drona, pokażę wam, jak z góry wygląda. Ładna pogoda jest, także super to będzie wyglądało. Tak, o ulicy ta krzywa wieża. Szczerze powiedziawszy, przejeżdżałem parę razy, ale zawsze sobie zapomniałem przejechać. W sumie nie ma jakiegoś takiego szału, nie? Jacyś ludzie nawet się przyszli to oglądać. Krzywa trochę jest, jak tak jest prosto, w sumie telefon teraz trzymam, no to ona jest w lewą stronę pochylona. No tak wygląda. Jak ja stoję prosto, to ona stoi krzywo. A tak wygląda ulica. O, a tu jest nawet replika, taka mała, tej krzywej wieży. O, proszę. Panie, piękna robota. Robota ręczna. O, nawet to można poruszać. No tak wygląda. Dobra, wskakuję na górę i dzwonię tym dzwoneczkiem. Ta wieża jest wygięta, telefon jest mniej więcej prosto, a ona jest w lewo, czyli ona jest tak, a telefon jest tak, od do żywopłotu, widzicie, nie? Pięknie. Jak ja stanę prosto, to ona jest krzywo. Ale co wam chciałem pokazać? Tu jest od razu, to jest Ameryka. Tu jest wieża w Pizie z Aldi. Gdzie idziemy, Cyprian? Po lody. Po lody, idziemy do Aldiego. Blisko jest, za dobre są lody w Aldi, czy nie? Są dobre.
Co? Z żabą i... Z żabą lody? Nie, z żabą nie, tak? Które nie są dobre? Z żabą. A z tym, a z... Wlecimy do Aldiego, pokażę wam od razu, jakie są ceny w Aldim. Wow. Bierzemy wózek czy nie? Nie, nie bierzemy, co nie? Dobra, wlecimy do... O, idziemy się jeszcze prysnąć i to jest amerykański Aldi. Tak pięknie wyglądają kibelki w Aldim. To wcale nie jest pięknie. No jak nie, luksusik. Takie sklepy są w Aldim. Jakieś winko, dyszka. Ale Cyprian, nie taką wodę całą zgrzewkę, tylko małą. Spokój się. Wodę jeszcze, weźmiemy jakąś wodę. Będziesz niósł taką całą, tą, czy nie? Nie, tylko takie małe weźmiemy, tak? Gazowanki. Taka woda 5,5 baka. Co tu jeszcze jest? Dobra, pokażę wam tylko ceny wody. O, to może będzie, tylko problem jest taki, dolar jest, woda kosztuje, tylko problem jest taki, bo ona zawsze jest kolorowa. Nie ma nigdy, kurde, zwykłej. Proszę, taka kokosik 2,50. Nie, 2 dolary. 2,50 kokosik i co? Masz ten kokosik, chcesz, tak? I weźmiemy jeszcze wodę taką lemon. A tak, czy masz funta? Dolar nie, 7,9 jest ta cena tego. O, 55 centów, nie, 55 centów to takie jakieś dziwne, dziwne ustrojstwa. To jest ciekawe, czy gazowane. Niby gazowane. To weźmiemy takie coś jeszcze i takie coś jeszcze. Dla każdego coś dobrego. Takie coś kosztuje 95, czyli złotóweczkę w Polsce. Taka woda litrowa kosztuje dolarka i taka kosztuje dolarka dwulitrowa. Ale ta jest mniejsza, mniej do noszenia. A kola, zwykła kola od Coli kosztuje dolarek. A tu mamy lody. No lodów jest więcej, ale to jakieś takie najmniejsze, bo żeby to wszystko zjeść, 3 dolarki, takie 6 lodów. Tu są jeszcze lodziki. No dawaj, skanuj to. Pięknie. I już proszę, wyskakuje cena, 2,90 za lodziki. Skanuj napój. Pięknie, dolarek. Skanuj następny napój. 55 centów. 5 centów? I to co, 2,50, tak? Piękna robota. Ile? 7 dolarków. Ciężkie jest życie, co nie? Cyprian, trzeba nosić, co nie? Chciałeś wodę, chciałeś lody, to teraz niesiesz to. Dobrze, że auto mamy tylko 6 km, nie? Takie ceny pokazuję zawsze. Tu są ceny, a na dole macie podatki, nie? To jest chyba 10 z kawałkiem podatku i jeszcze jakiś tam podatek. Czyli tam jest cena na przykład niby... Nie wiem, obliczcie sobie to, bo za bardzo nie ten. Za bardzo nie mogę się skupić, ale... Średnio jest mniej więcej podatku średnio jest podatku mniej więcej 10%, nie? Także na przykład jak coś płacicie 6 dolarów, to 6,60 ten. Tu jest wieża, zjemy sobie lodziki, napijemy się wody. Chciałem wam pokazać tą wieżę. O, nawet włączyłem specjalnie dla was sygnał, bo tam z tyłu mamy autko. Że nic ciekawego już chyba dzisiaj wam nie nagram, bo dzień był pełen przygód, ale dla mnie. Także jak coś, to do zobaczenia w następnym odcineczku. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrybowanie, dzięki za komentarze. Jeszcze raz wam pokażę taką piękną dzwoniącą wieżę. O, ona jest tutaj i jest krzywa w tą stronę. Piękna ta wieża. O tak, zasłonimy słońce.
No i do usłyszonka, do zobaczonka w następnych filmach.